Cześć, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat najmu okazjonalnego. Czy to się opłaca? Komu się opłaca? I jeśli się opłaca, to co zrobić, żeby z tego najmu okazjonalnego móc skorzystać? Łyka herbaty, kawy, nie kawy, oczywiście, że kawy. I zaczynamy. Może skorzystać z najmu okazjonalnego. Z najmu okazjonalnego może skorzystać taka osoba, która wynajmuje mieszkania, ale nie zajmuje się tym profesjonalnie. To znaczy, nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą to tutaj może być każda forma, czyli można być albo spółką, albo można mieć zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą i ma wpisane w PKD wynajem mieszkań, czyli wtedy nie możesz skorzystać z najmu okazjonalnego. Jeżeli natomiast masz kilka mieszkań, robisz to jeszcze nie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, chociaż jak masz już kilka mieszkań, to myślę, że niedługo zapuka do Ciebie Urząd Skarbowy, że jednak to jest działalność komercyjna i powinieneś mieć prowadzoną działalność gospodarczą. Ale jeśli nie masz kilku mieszkań, tylko nie wiem, na przykład 2 bądź 3, możesz skorzystać z najmu okazjonalnego. I polecam Ci go. Jest on o wiele korzystniejszą formą niż zwykły najem lokalu mieszkalnego czy najem na pokoje. Łatwo się pozbędziesz tutaj swojego niechcianego lokatora. I od czego musisz zacząć? Możesz oczywiście wybrać sobie lokatora dowolnie, natomiast ten lokator, który przychodzi do Ciebie i chce zawrzeć z Tobą taką umowę najmu okazjonalnego, musi Ci wskazać inny lokal, do którego wyprowadzi się, jak Ty go wyrzucisz. To znaczy, w takiej umowie najmu okazjonalnego wskazujesz, że jeżeli nie dotrzyma on 2 terminów płatności za 2 okresy rozliczeniowe, tylko mądrze napiszcie umowę. Ustawa mówi o okresach rozliczeniowych, a nie o miesiącach. Co to znaczy? Że okresem rozliczeniowym możesz na przykład wskazać 1 tydzień, a nie miesiąc. To oznacza, że po upływie 2 okresów rozliczeniowych, jeżeli się z Tobą nie rozliczy, Ty masz już możliwość, żeby takiego delikwenta wezwać go do tego, żeby zapłacił w terminie. Jeżeli nie zapłaci, nadajesz klauzulę wykonalności na swoją umowę i do widzenia. Bierzesz komornika i do widzenia. Komornik przenosi takiego delikwenta do innego lokalu. I teraz często dostaję pytania o to, czy z najmu okazjonalnego mogą skorzystać konkretne osoby, jeżeli chcą umieścić w tym lokalu cudzoziemca. Nie ma żadnych przeszkód. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli idziecie do notariusza, to, że zawieracie umowę najmu okazjonalnego w formie pisemnej, to musicie jeszcze dodatkowo pójść do notariusza, gdzie Wasz lokator podda się egzekucji, jeżeli nie wypełni zobowiązań wynikających z umowy. Czyli jeżeli nie będzie Wam płacił terminowo, poddaje się właśnie egzekucji i ten akt notarialny, w którym on poddaje się egzekucji, jest wystarczający do tego, żeby nie musieć prowadzić normalnie procesu sądowego. Czyli składać pozwu o eksmisję, a może sąd wyznaczy lokal zastępczy, a może nie wyznaczy, a jak wyznaczy, to nie wiadomo kiedy go dostaniesz, bo gmina jest tak obłożona, jest takie zapotrzebowanie na lokale zastępcze, że będziesz może czekał 2 albo 3 lata i po nowelizacji przepisów jeszcze będziesz musiał za to płacić, bo gmina nie będzie Ci musiała zapłacić odszkodowania za to, że nie dostarczyła w terminie lokalu zastępczego. Więc taki właśnie akt notarialny, w którym Twój dłużnik poddaje się egzekucji, jest wystarczający do tego, żeby sąd przybił Ci klauzulę wykonalności na ten akt i to zrobisz w, nie wiem, 7 dni, a nie będziesz czekał kilka lat, żeby wyrzucić swojego niechcianego lokatora z mieszkania. Kolejna rzecz jest właśnie taka, dotycząca tych cudzoziemców. Ani notariusz, ani sąd nie bada tego, gdzie oni mieszkali, czy oni mają pozwolenie na pobyt w Polsce. Notariusz sprawdza tylko, czy masz oświadczenie innego od tego cudzoziemca, bo to on ma załatwić. On ma załatwić oświadczenie innej osoby o tym, że ona przyjmie ją do swojego mieszkania, jak Ty ją wyrzucisz. Czyli nie ma to żadnego znaczenia, że ona jest cudzoziemcem, czy ona ma pobyt, czy ona ma pozwolenie na pobyt czasowy, czy ma pozwolenie na pobyt stały, czy ma obywatelstwo, czy nie ma obywatelstwa. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy ma gdzie się wyprowadzić, jeżeli Ty już go nie będziesz u siebie chciał trzymać. Kolejna rzecz, o której musisz pamiętać i ona jest bezwzględnie stosowana, bezwzględnie egzekwowana, to jest to, że po zawarciu tej umowy najmu okazjonalnego, żeby ona w ogóle była skuteczna, raz, że idziesz do notariusza ze swoim najemcą, a dwa, że Ty już sam, jako wynajmujący właściciel mieszkania, idziesz do Urzędu Skarbowego i zgłaszasz w terminie 14 dni umowę najmu okazjonalnego. Załączasz nam tą umowę i dopiero wtedy ta umowa jest skuteczna. Jeżeli tego nie zrobisz, to nie jest to umowa najmu okazjonalnego i nie będzie ona miała takich skutków. Jeżeli chciałbyś uzyskać wzór takiej umowy najmu okazjonalnego, zapraszam Cię na moją stronę internetową, tam możesz sobie kupić taki dobry wzór tej umowy. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, jeżeli coś konkretnego Cię interesuje właśnie w zakresie najmu okazjonalnego, pisz w komentarzu, będę odpowiadać. Jeśli mieliście jakieś takie ciekawe przypadki właśnie związane z najmem okazjonalnym, również piszcie mi w komentarzu, chętnie poczytam. Myślę, że zrobię też w najbliższym czasie taką pogadankę w sprawie najmu instytucjonalnego, czyli tego, który jest przeznaczony już dla przedsiębiorców, dla osób, które zajmują się tym najmem tak w sposób zawodowy, w sposób fachowy. No właśnie. A jeśli masz dla mnie propozycje nowych tematów, również pisz w komentarzu. Subskrybuj, lajkuj kanał i zapraszam do kolejnych moich filmików.